Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jestem porażony tym, co widzę, ponieważ tutaj, w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie, zawsze zjawiali się najznamienitsi goście z Krakowa, okolic, całego kraju. No ale dzisiaj to Państwo przesadziliście. Z tymi brawami to też jest dobry pomysł, bo zwykle później ludzie nie wiedzą, czy bić brawa, czy nie. Więc można od razu być na początek, w którym mamy z głowy, nikt się już nie przejmuje później, czy one są potrzebne, czy nie. Drodzy Państwo, jest jeszcze jedna rzecz dzisiaj bardzo ważna i to, że tu jesteście w tym miejscu, ma takie symboliczne znaczenie. Otóż ten rok jest jubileuszowy. To miejsce istnieje na mapie Krakowa od 120 lat. A nieco młodszy, bo jakieś pokolenie, może nie całe pokolenie młodszy jest kabaret, Zielony Balonik, Jamy Michalika. Więc jak Państwo widzicie, może rewelacji nie ma, ale jak nas to raz zupełnie nieźle wygląda. Drodzy Państwo, każdy występ tutaj rozpoczynał się od tego, że ludzie przychodzili, posilali się i zanim zaczęła się ruja i poróbstwo, czyli degustacja i malowanie obrazów, trzeba było wytworzyć pewien klimat, a później poszczególni widzowie wychodzili i zaczynali recytować jakiś wiersz. Więc ja wiem, że Pan coś przygotował na początek, to zapraszam bardzo serdecznie. Niewiele wymyślił. A rozumiem, czyli Pan jeszcze za mało wypił. Dobrze. Dobrze, to ja Panu pomogę za chwilę. W takim razie, ponieważ nie ma chętnych, jak widzę, to rozpoczniemy dzisiaj tylko od wytwarzania klimatu. Mistrzu, proszę tam jakieś ptaszki nam zapodać. Bardziej radosne ptaszki. Optymistyczne ptaszki. Optymistyczne ptaszki. A teraz ptaszki znoszą jajeczko. Widzicie Państwo, nie tylko Państwo jesteście zaskakiwani. Myślimy o czymś miłym. Myślimy o miłych rzeczach, o pięknych rzeczach. Nie, mistrzu, tam ptaszki dalej jajeczka znoszą, bo nam klimat ucieka. O, tak. Myślimy o miłych ludziach, o dobrych ludziach. Można przemknąć oczy. Teraz myślimy o swojej lewej ręce. Kładziemy ją na ramieniu osoby obok. Śmiało, śmiało, śmiało. Proszę Pana, na ramieniu, nie na kolanie. To jest różnica. Nie dość, że tak, to jeszcze przy pierwszym stoliku Pan usiadł. To widzę, że to jest zły pomysł, wycofuję się z tego. Nie będziemy w to brnąć. Na samym klimacie już poprzestaniemy. Drodzy Państwo, w takim razie, zanim opowiemy krótką historię tego miejsca w piosence, chciałem Państwu jeszcze wprowadzić taki klimat, ponieważ dużo będzie dzisiaj o boju, a boj to był mistrzem w takich relacjach damsko-męskich. I ponieważ my też tutaj przejdziemy prawie całą epokę od 100 lat do dnia dzisiejszego, więc o tych relacjach damsko-męskich spróbuję Państwu na dwóch przykładach opowiedzieć. Zacznę od Turima, który mówił, że w tych sprawach jest odwieczna kolej rzeczy i tego niestety zmienić się nie da. A myślę, że niektórzy wiedzą już, o czym mówię, niektórzy się za chwilę domyślą, a widzę też ze dwie osoby, które w ogóle nie będą wiedziały, o co chodzi. Sentyment, temperament, moment, lament, aliment. Drodzy Państwo, żebyście też myśleli, że ja jestem stronniczy w tych sprawach, to ja muszę powiedzieć, że czytałem ostatnie badania amerykańskich naukowców, a oni wszystko wiedzą i oni absolutnie udowodnili, że żonaci mężczyźni żyją dłużej. Brawo. Ale bardziej tęsknią za śmiercią. Drodzy Państwo, Zielony Balonik. Zapraszam. Panie Zbuko, gdzie my? Ludzie czekają. Ja chcę Michalik cukiernie, kupczył mi trzeźwo i wiernie, kausia ciastka i boczki, załata z rączki do rączki. Kredyt uśmiertelny był odwrót, przed domu za to poszczęścił huk, że serce dla golców miał z głosu, nie zrobił bękę w
mi razu. Każdy z nas sobie ma smutki, więc też czas niezmiernie krótki. Ów lokal znany z trzeźwości dziwnych sprowadził czar gości. W pobliżu świątynia stała sztuk, stamtąd się zakradł najcięższy wróg. Malaria lokal obsiadła, iżby mi piła i jadła. Dziwi się wszystko w tej budzie, cóż to się schodzą za ludzie. Chłopaciki kosmaty, a borki na nim na raty. Hej chłopak, wiśniówki podać chciał, tych rił 12 kroki jak sną. I mówi ciasteczka i trunek, zabierz pan na mój rachunek. Przez dwa tygodnie już co dzień jadł i pił obcy przechodzień. Wreszcie Michalik nieśmiało należność podaje całą. 46 koron? Ech to nic, dodaj pan te cztery, bierz ten kicz. Przylepisz kozę do ściany, no będziesz miał lokal ubrany. Cóż było począć z tym drapem, więc po zryganiu dość słabym zrozumiał biedny gospodarz, co to jest popyt i podaż. I od tej pory codziennie już lał się spirytus ze szklany krusz. Michalik patrzy i patrzy, a mur ma coraz pstroka trzy. Co potem jeszcze się działo, gadać by trzeba niemało. Dość, że ta burza